Naszym kolejnym gościem dzisiaj będzie pani profesor Monika Płatek, profesor prawa, a jednocześnie osoba, która również angażuje się w różne projekty polityczne, więc to będzie taka rozmowa nie tylko o prawie, ale również o polityce. Pani profesor, czy da się zmienić konstytucję w taki sposób, żeby z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość miało poczucie, że ten bezpiecznik, jaki sobie tutaj ustawiło te wybory 10 czy 17 maja, żeby to było pewne, że ta konstytucja się zmieni w takim terminie, że oni będą tego pewni? Czy to w ogóle jest możliwe? Zacznijmy od początku. 6 kwietnia wpływa do prac Sejmu druk numer 328 i to jest poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020. I teraz mamy sytuację taką, że dzisiaj jednocześnie z datą 6 kwietnia wpływa również projekt, to jest druk 337, o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej. I odpowiadając po kolei na pytanie, czy zmiana Konstytucji jest możliwa, odpowiedź jest tak. Konstytucja przewiduje warunki, w których zmiana Konstytucji jest możliwa. Natomiast powstaje pytanie, jakie jest uzasadnienie dla tego projektu, jakie jest uzasadnienie dla zmiany sytuacji, jaka została wypracowana w Konstytucji. Ja nie jestem konstytucjonalistką, w związku z tym mogę tylko słuchać tych, którzy mają tutaj znacznie więcej doświadczenia i którzy znacznie więcej najróżniejszych systemów przebadali. I to nie jest tak, że ten 7-letni okres wcześniej się w historii nie zdarzał. On był w innych państwach i znów o szczegóły proszę się zwrócić do specjalistów od długości prezydentury, natomiast to, co pamiętam od naprawdę specjalistów zajmujących się prawem konstytucyjnym, to bardzo wyraźne stwierdzenie, że w tych państwach, w których próbowano wprowadzić 7-letni okres, to bodajże była Francja, nie wiem, czy to gdzieś po drodze nie była Polska, ten termin okazał się zbyt długi, niewłaściwy i równie niewłaściwe było to, że byłaby to tylko jedna wyłącznie kadencja, bo jak gdyby nie dawałaby gwarancji ani tego, że ten prezydent będzie się starał i nie dawałaby również gwarancji, że będą wypełnione zadania, które na prezydencie spoczywają. Natomiast to, co w tym przypadku wydaje się najważniejsze, to zwrócenie uwagi na uzasadnienie tego, dlaczego mamy zmienić konstytucję. Okazuje się, że w uzasadnieniu jest bardzo wyraźnie powiedziane, że jesteśmy w sytuacji, kiedy zwiększenie stabilności sprawowania urzędu prezydenta w trakcie biegu kadencji jest podyktowane sytuacją niespotykanego zagrożenia dla bezpieczeństwa prawnego i publicznego obywateli RP związanego z zagrożeniem COVID-19. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy zmieniać konstytucję ze względu na nadzwyczajną sytuację, w jakiej się znajdujemy, to konstytucja bardzo wyraźnie mówi o tym, że to jest właśnie taki stan, kiedy konstytucji zmieniać nie można. Mamy w rozdziale 11 przewidziane stany nadzwyczajne. I teraz artykuł 228 mówi o tym, jakie to są stany. To jest stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej. I również ten sam artykuł mówi o tym, że w czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 19 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory prezydenta Rzeczpospolitej. I teraz, jeżeli chodzi o stan, w jakim jesteśmy, to w 2002 roku przygotowana została ustawa o stanie klęski żywiołowej, tutaj to pokażę, i bardzo wyraźnie również konstytucja stanowi, że jeśli chodzi o stan klęski żywiołowej, tą wprowadza, to jest artykuł 232 konstytucji, tą wprowadza Rada Ministrów w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych. Zaraza jest jednym ze skutków, jest jedną z katastrof naturalnych. W związku z tym niespotykane zagrożenie dla bezpieczeństwa prawnego i publicznego obywateli RP nie wynika z zarazy,
wynika z tego, że rządzący nie przestrzegają obowiązującego prawa. Powołanie się na przyczynę wyklucza możliwość wprowadzenia zmian w konstytucji. Wprowadzenie do porządku obrad parlamentu w tym samym dniu, a w każdym razie z tą samą datą, dwóch ustaw, które dążą do czegoś zupełnie odwrotnego, jedna do przeprowadzenia wyborów w drodze głosowania, co już sobie pozwoliłam na łamach państwa prasy powiedzieć, że to jest w zasadzie zamach na życie i zdrowie obywateli i być może o to chodzi. Ale wobec niemożliwości ewentualnie tego, propozycja perwersyjnego, nieprzyzwoitego podejścia do konstytucji rzeczywiście każe przyjąć, że nasza sytuacja jest niespotykanie zagrożona, bezpieczeństwo prawne i publiczne, ale właśnie przez fakt, że tego typu projekty się składa. Więc jak pan się mnie pyta, czy to jest możliwe, w państwie prawa to nie jest możliwe. Pani profesor, myśmy rozmawiali z parlamentarzystami i nawiązując do pani pytania, jakie jest tego uzasadnienie, to oni nie potrafili wskazać żadnego merytorycznego uzasadnienia tego rodzaju działania, oprócz tego, że czy wprost, czy off record, mówili nam, że prawdopodobnie chodzi o to, że PiS chce się wycofać z tych wyborów 10 maja i z tych wszystkich pomysłów, żeby je odbywać w trakcie stanu epidemii, jak go oględnie nazywa. Natomiast też chce w ten sposób przynajmniej przekupić część opozycji, pokazując, że tu będzie taki wybór, albo niebezpieczne dla zdrowia życia Polaków wybory, albo zmiany w konstytucji. I że to jest, że tu w tym wypadku jest to czysta kalkulacja polityczna, która ma z jednej strony pozwolić na wycofanie się, bo wyborów, których nie chce 80% Polaków, a z drugiej strony no właśnie rozbicie solidarności opozycji, postawienie jej pod szantażem. I teraz jest tak. Chciałem zapytać o jednak te terminy jeszcze raz, ponieważ... Ale czy możemy jeszcze na chwileczkę to skomentować? I powiedzieć bardzo wyraźnie, że ktokolwiek z opozycji, kto podpisze się pod tym projektem, zdradzi obywateli, zdradzi konstytucję, a konstytucja jest tym, co ma chronić obywateli przed naruszeniem prawa i praw obywatelskich przez władzę. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby majstrować przy konstytucji i nie ma żadnych podstaw do cienia zaufania i do udawania, że odchodzą jakiekolwiek gry parlamentarne, bo pozwolę sobie wytłumaczyć, że to nie jest tak, że my nie widzimy, co się dzieje. Dzisiejsze obrady w Sejmie, a wczorajsze, bo już jest 16 kwietnia, ale 15 kwietnia Prawo i Sprawiedliwość bardzo wyraźnie pokazało, dokąd zmierza. W momencie, kiedy pozwolimy na zmianę konstytucji, umocnimy, ja państwu daję gwarancję, że natychmiast po tym, jak przejdzie ten projekt, zostanie wprowadzony stan wyjątkowy, zostaną wprowadzone ustawy, które ograniczają prawa obywatelskie kobiet, sprowadzając ich do podmiotów, które są tylko i wyłącznie rzeczami. Będzie nacisk na to, żeby jak najbardziej dzieci uczestniczyły oczywiście w polowaniach, ponieważ agresywnych, groźnych i używających broń będzie nam potrzeba więcej. Będą oczywiście dążenia do tego, żeby prowadzić edukację w sposób, która będzie ogłupiała, będzie wprowadzany stan dyktatury. My nie możemy pomijać faktu, że w ramach raportów międzynarodowych wskazano, że koronawirus jest wykorzystywany w 30 państwach do tego, aby wprowadzać rządy opresyjne, autorytarne. I na piątym miejscu jest Polska. Obok takich państw jak Chiny, obok takich państw jak Rosja, obok paru państw, do których nie chcielibyśmy się przyznawać. W związku z tym tu jest pewien ciąg polityczny i jest jednocześnie pewność, że w momencie, kiedy zgodnie z prawem powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej, ten stan klęski żywiołowej wprowadzany jest na 30 dni. Po 30 dniach musi być zgoda Sejmu na to, żeby go przedłużyć. I dopiero po zakończeniu tego stanu nadzwyczajnego, po 90 dniach, można przeprowadzić wybory. I oczywiście PiS zdaje sobie sprawę z tego, że wobec totalnej bezradności, pozostawienia społeczeństwa samym sobie, mają gwarantowane, że przegrają.
nawet jeśli rzucą ogromne ilości pieniędzy. To, co się w tej chwili dzieje, jest najlepszym dowodem na to, że ta władza faktycznie nam zagraża, a społeczeństwo jest pozostawione same sobie. I w związku z tym i granie z naszym życiem, zdrowiem i losem parlamentaryzmu Polski po stronie opozycji byłoby bardzo szkodliwe dla nas wszystkich i dla niej samej. I proszę zauważyć, że jesteśmy w pełnej pułapce, bo ten sam minister zdrowia, który jest w tym rządzie, który parę miesięcy, parę tygodni temu opowiadał najróżniejsze rzeczy, ale który jednak zwracał uwagę na to, że w innych państwach mamy do czynienia z tym, że ta pandemia przemija. W tej chwili jest zainteresowany i mówi to bardzo wyraźnie, że trzeba się liczyć, że to potrwa 2 lata, prawda? W związku z tym możemy się liczyć z tym, że z powodów politycznych może być narażone nasze życie i zdrowie. I mówię to z całą odpowiedzialnością, bo ktoś, kto proponuje głosowanie poprzez pocztę, nie liczy się z naszym życiem i zdrowiem. I jeżeli ma na usługi ministra zdrowia, który będzie mówił to, co wynika z politycznych interesów, a nie rzeczywiście z potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, sprawia, że w ten sposób pozwalamy na to, żeby się w tą pułapkę wpuścić i żeby w niej tkwić. I wówczas nie ma żadnej gwarancji, że jakiekolwiek prawa obywatelskie od wolności, przez wolność słowa, przez wolność działalności gospodarczej będzie respektowana. My dzisiaj wiemy, że na tą władzę nie możemy liczyć. My dzisiaj widzimy, że tak naprawdę, jeżeli siostra Chmielewska pierwszą rzecz, którą mówi, to mówi, że ona wie, że nie może liczyć na władzę. I jeżeli mamy ludzi z rządu, którzy wychodzą i pełni zadowolenia z siebie opowiadają o tym, jak jest doskonale, a jednocześnie mamy kobietę, która jest w DPS-ie, zostawiona sama sobie dla 50 tam przebywających, często ciężko chorych ludzi, to jest najlepszy przykład, że o ile nie będzie telewizji, o ile nie będzie interwencji, o ile nie będzie hałasu wokół tego, to ludzie będą pozostawieni sami sobie, będą umierać i gwarantuję Państwu, że każdy z rządu będzie miał najlepszą maseczkę, najlepszy test i najlepsze łóżko z respiratorem w szpitalu, ale my będziemy umierać. No tak, to niestety nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że polska służba zdrowia nie jest przygotowana do tej epidemii, a w szczególności po ostatnich 5 latach, kiedy była traktowana całkowicie po macoszemu. Pamiętamy strajki lekarzy. Ale tu chciałem się zapytać o coś... Przepraszam, jeszcze jedno zdanie. Przepraszam, że pan przerywam. Natomiast jesteśmy w roku 2020 i jest rok epidemii i pandemii. I jest charakterystyczne, że podnosi się pensje policjantów, natomiast nie podnosi się pensji lekarzy. Pielęgniarkom mówi się dziękuję, zamiast im zapłacić. Jest bardzo wyraźny kierunek tego, kto i za co ma być chwalony. I powiem szczerze, że dla mnie jest wyjątkowo przykre to, że dzisiaj pozwoliłam sobie na komentarz zapytana o to, jak pracują policjanci, na stwierdzenie, że pracują doskonale i nie powiem, gdzie mieszkam, bo w mojej dzielnicy ich po prostu nie ma i żeby tak trzymać. I to jest najgorsze, jeżeli zwykły człowiek, który do niedawna widząc policjanta czuł się bezpiecznie, dziś z powrotem widząc policjanta widzi w tym raczej siłę opresyjną niż kogoś, kto będzie mi szedł z pomocą. I to jest też sygnał, że idziemy w kierunku państwa policyjnego, bo jeżeli się opłaca policjantów, a nie opłaca się służby medycznej, jeżeli się tą służbę medyczną dalej traktuje w sposób lekceważący, to znów jest to najlepszy dowód na to, że w państwie policyjnym faktycznie trzeba utrzymać porządek przy pomocy sił porządkowych. Natomiast niekoniecznie zadbać o to, żeby ludzie mieli dobrą jakość życia i byli zdrowi i żywi. Pani profesor, no tak, jak popatrzy się na to, że w tej chwili właściwie szeregowy policjant może nałożyć na obywatela karę wyłącznie na podstawie własnego widzimisię, tak? Na podstawie zupełnie uznaniowego oglądu rzeczywistości karę do 30 tysięcy złotych. Nie prawda? Może, to wszystko jest nielegalne. Tak, tak. Znaczy, nie może tego zrobić. Znaczy to, że nie wolno, nie znaczy, że nie można, prawda? Bo to w ten sposób jest nakładane i tym bardziej, że egzekucja jest natychmiastowa, człowiek nawet się nie może odwołać od takiej decyzji. Może się odwołać, tylko będzie trwało. Tak. Tylko pieniądze mu najpierw ściągną z konta, prawda? Oczywiście jest tak, i to powiedzmy bardzo wyraźnie, jeżeli to jest mandat, nie przyjmujemy mandatu. Natomiast oczywiście może być tak, że to będzie sanepid i wtedy będą z nas zgarniać. To jest takie
troszkę łobuzerskie i bandyckie zgarnianie pieniędzy z obywateli i głównie o to chodzi, bo gdyby popatrzeć na całość, to oczywiście w pierwszej kolejności należy ludzi poinformować, a po drugie, jeżeli popatrzymy na całość i widzimy, że jedni są traktowani jako ci, którzy mogą być ponad prawem, a drudzy są traktowani jak niewolni, którzy mają płacić, to to jest kolejny element, który pokazuje, że nie czas na zmianę konstytucji. Nie zmienia się konstytucji z partnerem, który jest od początku nieuczciwy. A ta zagrywka jest nieuczciwa i nie chodzi tylko o prawo, bo skutek tego będzie taki, że w tym momencie ta władza nie będzie w ogóle zainteresowana tym, żeby się starać o to, żebyśmy przeżyli. A ja mam takie pytanie, które, że tak powiem, które adresuję z powodu pani doświadczenia politycznego w tym wypadku, już mniej do pani wiedzy prawniczej. Mianowicie, no wczoraj były procedowane, wczoraj, no tak, wczoraj były procedowane te projekty ustaw, które są takim próbą przekupienia najbardziej konserwatywnego elektoratu. No skądinąd wiemy, że część opozycji to są partie, które się, czy środowiska polityczne, które odwołują się bardzo, do bardzo prawicowych, konserwatywnych wartości. To oczywiście Konfederacja i to jest część PSL-u, który jednak też w takim etosie konserwatywnym się obraca. Czy to jest pani profesor zdaniem próba przekupienia tych środowisk politycznych, to jest próba przekupienia części opozycji po to, żeby, że tak powiem, dać im alibi, żeby nagle wesprzeć przy zmianie konstytucji partię rządzącą? Nie wiem, natomiast jest to na pewno pokazanie, w którym kierunku zmierzamy, jeżeli tego typu zmiany wejdą w życie. To znaczy, jeżeli zgodzimy się na zmianę konstytucji, jeżeli zgodzimy się na te ustawy, to jest kierunek państwa policyjnego. Od początku. To jest również, myślę, że za jakiś czas, nie wiem, czy za 50 lat, czy za 100, ten okres będzie nazwany w Polsce pewnie neośredniowieczem. To będzie nieuczciwe dla średniowiecza, które chyba było dużo bardziej światłe niż to, co się dzieje teraz. To jest obowiązek państwa. Obowiązuje ustawa z 93 roku, która tak naprawdę zawiera w sobie zobowiązanie państwa do przestrzegania praw reprodukcyjnych. One przewidują przygotowanie dzieci od 15 roku życia do tego, aby były zdolne do podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych decyzji w sprawie życia seksualnego. I teraz państwo na całej linii daje ciała i tego nie realizuje. Zamiast tego proponuje jakieś igraszki z kodeksem karnym po to, żeby usunąć znowu to, co jest bardzo istotne. Tragedie ludzkie, które wynikają z tego, że jesteśmy niedojrzali, nieodpowiedzialni, i cała masa mężczyzn nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje zachowania seksualne. I wreszcie, jeżeli chodzi o kwestie praw reprodukcyjnych, to to jest tak, że to rzeczywiście chodzi o kobiece ciało, ale nie tylko o kobiece ciało, bo to jest kwestia polityczna. Czy pozwolimy sobie na to, żeby powiedzieć, że ktoś inny niż osoba, której to dotyczy, ma podejmować ważne, ciężkie, poważne decyzje? Tak naprawdę proszę na to spojrzeć jako na stwierdzenie, że ponad połowa społeczeństwa polskiego, kobiety, są niezdolne do tego, żeby podejmować samodzielne decyzje. I dyskusja prowadzona na temat życia w dniu, w którym w jednym DPS-ie, w drugim DPS-ie, w trzecim DPS-ie pozostawieni są totalnie bezradni ludzie, dyskusja o wartości życia w sytuacji, kiedy w tym samym Sejmie lekceważyło się, poniżało, okazywało maksimum pogardy dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunek i opiekunów, jest tak naprawdę jednoznaczna. Dyskusja w Sejmie, który przeznacza dużo więcej z budżetu państwa na środki do zabijania i mordowania niż na rozwijanie innowacyjnych procedur i nauki, najlepiej świadczy o tym, że życie jest pewnym pretekstem. Pretekstem. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby sobie pozwolić etapami na różne sposoby zniewalania społeczeństwa. I my dokładnie wiemy, że ten, kto decyduje o tym, czy ktoś będzie rodził, czy nie rodził, kogo będzie rodził, tak naprawdę decyduje o jego życiu. I skoro to się proceduje dzisiaj w Sejmie, przy okazji pandemii, to pokazuje się również jeszcze jedną rzecz. Ta władza dokładnie wie, bo już raz się ugięła i poczuła się tym szalenie obrażona, że z kobietami przegrają, że z nimi nie mogą wygrać,
bo wyjdziemy na ulicę. W związku z tym robi to wtedy, kiedy nas zamknęła w domu. A my w tych domach żeśmy się zamknęły z tego powodu, żeby nie narażać lekarzy, pielęgniarek i medyków na zarażenie, chorobę i zejście śmiertelne. Natomiast trzeba być straszliwym tchórzem i bardzo nieodpowiedzialnym politykiem, żeby się podejmować tego, wiedząc, że się ugięło, przestraszyło i wiedząc, że w ten sposób chce się odegrać na ponad połowie społeczeństwa. I to jest najlepszy dowód na to, że nie chodzi tutaj ani o nasze zdrowie, ani o porządek parlamentarny, tylko o wzięcie całego społeczeństwa za gębę i utrzymywania w pewnej formie niewoli. Przepraszam, że te mocne słowa, ale to niestety jest związane z tym, nad czym i w jaki sposób obraduje Sejm. No nie jest pani profesor jedyną osobą, która uważa, że cały szereg tych restrykcji jest nie tyle po to, żeby zabezpieczyć nas przed koronawirusem, ile po to, żeby zdławić pewien opór obywatelski, na przykład kobiet, które miały wysokie mandaty i prawdopodobnie dostaną wysokie kary od inspektorów sanitarnych z tego powodu, że jeździły samochodem po centrum Warszawy, a ekolodzy, którzy chcieliby protestować przeciwko rozszerzeniu uprawnień do polowań, w ogóle nie mogą się zebrać, żeby zaprotestować. Ja mam takie wrażenie, że dzisiejszy dzień to jest taki jakiś dziwny symbol chaosu prawnego, ponieważ sama pani profesor zwróciła uwagę, że z jednej strony jest procedowana ustawa o wyborach korespondencyjnych, a z drugiej strony tak naprawdę w zupełnie przeciwnym intencji, przez przeciwną intencją projekt ustawy wpłynął, który ma zmienić konstytucję. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden paradoks, o który pani się otarła, taki, że jeżeli chodzi o konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania dzieci, bo przecież taki zapis w konstytucji, chociaż go system oświaty właściwie nie wykonuje, to dowiadujemy się, że ojciec, który ma ochotę na polowanie, może zabrać dziecko na polowanie po to, żeby je chyba wychowywać w duchu przemocy, ale rodzice, którzy chcą wychowywać dziecko w świadomości o sprawach współżycia seksualnego, no mogą podlegać odpowiedzialności karnej. To jest, powiedziałbym, przedziwny paradoks. Czy to jest tak, że ten chaos jest też celowo robiony, czy w takie systemy autorytarne wykorzystują niejasności w przepisach, niespójności w przepisach? My nie mamy niejasności w przepisach. Konstytucja jest absolutnie jasna pod tym względem. Ona jest naprawdę przygotowana na czas zwykły i na czas zarazy. Nie ma niejasności w przepisach. Jest władza, która bardzo świadomie łamie konstytucję, łamie swoje zobowiązania wobec nas. Skutkiem tego jest chaos prawny, skutkiem tego jest chaos gospodarczy, skutkiem tego jest tragedia tysięcy ludzi, którzy tracą swoje biznesy, którzy nie mogą otrzymać wsparcia, na które składali się przez całe życie, płacąc podatki. Czyli nie patrzmy na to tylko i wyłącznie z punktu widzenia prawa. I naprawdę zobaczmy nieco szerzej. Przedłużenie w tej chwili prezydentury panu Dudzie ma służyć temu, aby umocnić dyktatorską władzę człowieka i jego całej grupy, bo to nie jest jeden Kaczyński, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że wobec ogromu problemów, jakie dotykają zwykłych ludzi, sympatia do nich się skończy bardzo szybko, bez względu na to, co będą mówić. W związku z tym zachowują się w sposób taki, że okazują nam, że te prawa i zobowiązania, znaczy nasze prawa, nie liczą się z nimi, swoich zobowiązań nie wypełniają i łamią obowiązujące przepisy. Także tutaj, tu nie ma żadnych, to nie jest tak, że ten chaos z czegoś innego wynika, jak poza tym tylko i wyłącznie ze sposobów, w jaki ta władza rządzi. Dobre zasady parlamentaryzmu wymagają tego, aby ustawa była przygotowana, przedyskutowana, wprowadzona. Dobre zasady parlamentaryzmu na dzień dzisiejszy wymagają tego, żeby nie tworzyć żadnych nowych ustaw, tylko żeby wykorzystać ustawę, która od 2002 roku już jest. I jeżeli w tej ustawie trzeba coś zmienić, bądź coś trzeba dodać, to ja bym chciała usłyszeć, dlaczego. Czy dlatego, że tak jest wygodnie pani Witek bądź panu Szumowskiemu, czy dlatego, że to wynika z jakiegoś rzeczywiście racjonalnego powodu.
Nie ma racjonalnego powodu. Proszę zobaczyć na ciąg zdarzeń. Mamy sytuację, w której jest koronawirus na świecie, władza o tym wie i to lekceważy. Mamy koronawirusa, który wchodzi do Polski, i prezydenta i Szumowskiego, ministra zdrowia, którzy sobie jadą na narty. I mamy w tym samym czasie wyprzedaż. Wyprzedaż sprzętu, wyprzedaż maseczek z zasobów, które były dostępne w Polsce. W związku z tym, jakbyśmy popatrzyli na każdy krok, który się dzieje, my widzimy tutaj totalną niesprawność ludzi, którzy są u władzy, a którzy jednocześnie zagrabiają pod siebie majątek nasz wspólny. Czyli teraz przedłużenie tego stanu i wprowadzenie ewentualnie możliwości prezydenta do tego, żeby przez 2 kolejne lata podpisywał wszystko to, co mu się podstawi, oznacza, że z państwa, które się dobijało powoli i z trudem, ale efektywnie do tego, by być demokratycznym państwem prawa, wrócimy do znacznie gorszego stanu niż był w PRL-u. To nie jest tak, że obecnie rządzącym PRL przeszkadzał. To nie jest tak, że im tamten ustrój się nie podobał. Jedyne, co im się nie podobało, to było to, że pierwszym sekretarzem nie był Jarosław Kaczyński i spółka. To jest to, o co tak naprawdę chodzi. Natomiast my już dzisiaj mamy doświadczenie, co to znaczy żyć w wolnym państwie. W związku z tym powrót do tamtego pierwotnego stanu jest o wiele bardziej bolesny. Na dodatek jesteśmy społeczeństwem dużo bardziej bogatym. Czyli obrabowanie nas tego i zniszczenie potencjału zarówno kulturowego, społecznego, jak i finansowego i doprowadzenie tego kraju po raz kolejny, naprawdę tym razem do ruiny, którą nam obiecywał, jak się okazuje, Kaczyński, byłoby katastrofą. Stąd też powróćmy do tego, o czym była mowa na początku. Żaden z posłów, żaden, to co robi Gowin jest nieuczciwe. Po prostu chce się utrzymać u władzy. Jest nieuczciwe, bo każdy z nich ma obowiązek czytać konstytucję. W związku z tym, którykolwiek poseł, który się podpisze pod tym pomysłem, zdradza nas. Ale chciałbym, pani profesor, wrócić do tego pytania, które zadałem, bo jednak jesteśmy w takiej sytuacji, w której o tym, czy złamaliśmy prawo na przykład stanu epidemii, czy nie, już abstrahując od tego, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie, o tym decyduje funkcjonariusz, o tym decyduje szeregowy urzędnik inspekcji sanitarnej. W pewnych sytuacjach w ogóle nie ma możliwości, jest tylko formalna możliwość odwołania, bo wiadomo, że to odwołanie zadziała dużo później niż ewentualne, że tak powiem, doświadczenie sankcji z tego tytułu. Czy to nie jest celowe działanie, które polega na tym, że jak najwięcej zależy od osoby, która uznaniowo decyduje o tym, jak należy stosować prawo? Czy to jest wyposażenie funkcjonariuszy w możliwości dużo szersze niż niektóre sądy nie mają, tak? Czy to tworzenie tego rodzaju anarchii prawnej to jest też logika zmierzania do dyktatury, czy to jest po prostu zwykły chaos? Tak, ma pan rację. To jest rzeczywiście stan anarchii prawnej, który w efekcie zmierza do dyktatury. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma na celu wprowadzenia takiego stanu, gdzie zabiera się ludziom jak najwięcej majątku, jak się da, a z drugiej strony wprowadza się ich w stan poczucia, że nie mają na nic wpływu, że nie mogą o sobie decydować. Przypomnijmy o tym, że jest w internecie takie oświadczenie. To nie jest mojego autorstwa, to oświadczenie jest tylko na mojej stronie, gdzie bardzo wyraźnie jest powiedziane, że w momencie, kiedy zostajemy zatrzymani, informujemy, że realizujemy swoje potrzeby życiowe zgodnie z rozporządzeniem ministra i odmawiamy jakichkolwiek innych dalszych odpowiedzi i wypowiedzi z tego względu, że dopóki nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej przez rząd, ani żaden inny stan wyjątkowy, a dla żadnego innego stanu wyjątkowego nie ma podstaw. Więc to też trzeba zwrócić uwagę, że te wszystkie obecne ruchy władzy mogą być skierowane na to, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, prawda? Stwierdzając, i to idzie w tym kierunku, jak czytamy o tym, że tu raptem jest zagrożenie straszliwe dla władzy. Nie ma żadnego zagrożenia ani dla porządku publicznego. To władza to zagrożenie stwarza. Natomiast tak naprawdę tylko w stanie klęski żywiołowej można ograniczać pewne prawa obywatelskie. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, bo to wybrzmiało dzisiaj, parę dni temu wybrzmiało u tej obecnej
pani wicepremier w sposób niezwykle nieuczciwy, brzmiący jak pogróżka, że stan klęski żywiołowej wymaga wojska i policji na ulicach i armatek. Nie, nie wymaga. Wymaga tego, żeby zwalczać koronawirusa. I tak samo nie ma żadnego związku pomiędzy możliwością rozpoczęcia działań gospodarczych i odmrażania zamrożonego w tej chwili stanu, w jakim jesteśmy, że większość instytucji nie funkcjonuje, i wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej jest ściśle związany ze stanem zdrowia. Nie jest związany z tym, że wprowadzając go nie mamy możliwości uruchamiania przedsiębiorstw, usług i innych form działań, które mogą przywracać normalny stan gospodarowania społeczeństwa. Pani profesor, nie mam chyba więcej pytań. Myślę, że te uwagi dotyczące ustroju, który nam tworzą, niestety potwierdzą się pewnie, chyba że opozycja będzie umiała się temu skutecznie przeciwstawić. Nie wiemy, czy to się uda. Dlaczego? A może jednakże trzeba do nich zaapelować, że to jest to, co jest bardzo ważne, aby zrobili. To jest również ich być lub nie być, ponieważ te 4 lata szybko miną. No tak, a w momencie, kiedy się zgodzą na naruszanie tego... Niestety wiemy, że polityka jest przedmiotem targów. Na razie jest tylko jedna opcja polityczna, która jasno deklaruje, że nie wchodzi w takie różne relacje. To jest Koalicja Obywatelska. Wszystkie inne partie na pytanie, jak się mają zachować zamiar wobec wyborów, wobec zmian konstytucji, uciekają od odpowiedzi. Także niestety bardzo wiele rzeczy jest możliwe. Ale to chyba tym pesymistycznym wnioskiem... Nie, jednakże bardzo wyraźnie chcę powiedzieć, że ja sobie nie wyobrażam, żeby Lewica dała ciała, ja sobie nie wyobrażam, żeby PSL dało tutaj ciała. To się obróci przeciwko nim. Powiedzmy wyraźnie, idzie susza. Nie dostaną pomocy, bo nikomu nie będzie na tym zależało w momencie, kiedy się zgodzą na takie bandyckie zmiany wprowadzane do Konstytucji. To jest niemożliwe i tak naprawdę w samym uzasadnieniu jest zaprzeczenie możliwości wprowadzenia tych zmian. Nie zwalniajmy ich z odpowiedzialności. Naprawdę, nie zwalniajmy ich z odpowiedzialności. Nie reprezentują tylko siebie. Reprezentują tylko i wyłącznie swoich partii. Odpowiadają za całość. Dobrze, żeby o tym pamiętali. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam za taką nocną rozmowę. Przyjemność po mojej stronie. Bardzo dziękuję i w takim razie do zobaczenia przy innej okazji, oby przyjemniejszej. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc.